I jeszcze jeden, jeszcze raz przysięgam, ostatni kieliszek, więcej już nie wypiję. No właśnie, chyba w ten sposób przyszedł Radja Nainggolan na trening, ponieważ został z treningu wyrzucony i Inter Mediolan oficjalnie powiedział, że Radja Nainggolan przyszedł pijany na trening. Co się dzieje tak naprawdę z tym piłkarzem, którego to nie jest pierwszy wybryk, lubi tak naprawdę sobie wypić alkohol i potem przyjść na trening. Oj Radja, nie tędy droga, nie idźcie tą drogą, kiedyś mawiał słynny polityk. Dzisiaj na temat występku, który już się powtórzył, Nainggolana, a więc Bad Boys, ten zły chłopak, przyszedł pijany na trening Interu Mediolan. Swoją drogą wyobraźcie sobie, jak on musiał być mocno spity, czy podpity, żeby go wyrzucili z treningu. Ja słyszałem historię, że w Bayernie Monachium, gdzie gra Robert Lewandowski, nie mówię, że to dotyczy Roberta, zawodnika, który już nie gra, dokładnie Widala, też podobno zdarzało się przyjść mu na kacu i czuć od niego alkohol, a to było jeszcze za Carlo Ancelottiego, a on go nie wyrzucił. Natomiast Radja Nainggolan przyszedł po prostu tutaj, zachlał pałę na imprezie, jak to się mówi w slangu, i przyszedł sobie na trening. No właśnie, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Radja Nainggolan przyszedł pijany na trening Interu Mediolan i to nie jest żadna spekulacja, media bulwarowe i tak dalej. Inter Mediolan wystosował takie oświadczenie, w którym sam powiedział właśnie na temat zachowania Nainggolana, że przyszedł po prostu tutaj w stanie nieczeźwości na trening, praktycznie bawił się tutaj w klubach nocnych do 5 godziny nad ranem, no i później mało, że się spóźnił na trening, no to przyszedł jeszcze tutaj pijany, tak. Muszę powiedzieć, że jak ja obserwowałem mecze z udziałem Nainggolana, to stwierdziłem tak, ale dwie rzeczy, albo on pije alkohol, albo po prostu kompletnie się źle odżywia, ponieważ on był tak zlany potem, że widać po prostu było, to teraz potwierdza ten fakt tak naprawdę, że wypłukiwał ten alkohol w czasie meczu, tak lało się z niego. Zobaczcie sobie na przykład na Roberta Lewandowskiego, podczas meczu on się w ogóle nie spoci, pomimo dużej intensywności, bo organizm jest właśnie oczyszczony, tak. Także Radja Nainggolan, muszę powiedzieć, że zasłużyłby tu na nagrodę jakąś, złotą malinę piłkarską, najgorszą nagrodę w piłce nożnej, ponieważ tak sobie spartolić karierę piłkarską to naprawdę jest dziwne, zwłaszcza, że to jest piłkarz, który nie jest taki młody, bo ma 30 lat, więc nie możemy powiedzieć, że ma 20 lat, dostał duże pieniądze, nagle odbiła mu sodówka, poszedł do klubu, bawił się, albo wczoraj miał urodziny brata, żeby rzeczywiście go tutaj, żeby go jakoś w jakiś sposób wytłumaczyć. Nie zdarzyło mu się to po raz pierwszy, ponieważ podobna sytuacja miała miejsce już w AS Romie. Warto wspomnieć o tym, że on przyszedł do Interu z AS Romy. Mało tego, Inter Mediolan daje tak naprawdę sygnał dla innych piłkarzy, że to nie jest miejsce dla właśnie tego typu piłkarzy. Prawdopodobnie Nainggolan będzie wolnym zawodnikiem, od stycznia przejdzie do Ligi Chińskiej, no ale muszę powiedzieć, że to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby piłkarz w dzisiejszych czasach pił alkohol, to zupełnie go dyskwalifikuje kompletnie na każdym etapie. Oczywiście to nie są te czasy, co były kiedyś, tak chociażby w Polsce w latach 70., 80., czy jeszcze w 90., gdzie można było pić alkohol i łączyć to z piłką nożną, ze sportem, zwłaszcza na tym poziomie, co Inter gra, tak, no wyobraźcie sobie drużyna, która gra w ramach Ligi Mistrzów, kibice, którzy płacą potężne pieniądze za karnety, a oglądają tą drużynę, okazuje się, że piłkarz nie jest w 100% dysponowany, znaczy no na meczu może jest dysponowany, tak, no ale piłkarz, który prowadzi taki tryb życia, no tak jak powiedziałem, to było zresztą widać podczas meczów, cały zlany praktycznie potem, no bo dziś po prostu alkohol wychodził, tak, który był pity dzień wcześniej czy 2 dni wcześniej, chociaż nie zawsze to ma przełożenie, tak, bo czasami jest to kwestia klimatu, no ale muszę powiedzieć, że Radja Nainggolan mnie rozwala z tego względu, że tak nie wykorzystać swojej kariery piłkarskiej, swojego 5 minut, tak, no to naprawdę jest dla mnie po prostu kompletna głupota. Zwłaszcza, że patrzyłem według Transfer Market, tak, tutaj na zarobki Radji Nainggolana, to w 2016 roku zarabiał on 3 miliony euro, tak, no teraz pewnie też miał takie zarobki około 2-3 milionów euro, no to jest praktycznie 10 milionów złotych rocznie, no i pozbawić się, tak, takich zarobki dobrowolnie, no to naprawdę jest strzał w stopę, zwłaszcza, że wiemy, że kariera piłkarska jest tutaj krótka, tak? Oczywiście dla zwykłego Kowalskiego 10 milionów złotych w ciągu roku to jest dużo, natomiast trzeba pamiętać, że piłkarz ma tylko 5 minut, później za te pieniądze musi żyć, do tego na pewno będzie miał jedną żonę, potem drugą żonę, z pierwszego małżeństwa będzie miał dzieci, potem z drugiego małżeństwa będzie miał dzieci, 3 interesy nietrafione, gdzie utopi pieniądze, co 2 lata będzie chciał zmieniać samochód na nowy, wycieczki, drogie ciuchy, więc nawet jeżeli uzbiera majątek tutaj kilkadziesiąt, 40 czy 50 milionów w czasie gry piłkarskiej, naprawdę później ta kubka z pieniędzmi na emeryturze będzie topnieć błyskawicznie, tak? Fajną rzeczą kiedyś powiedział Bogusław Leśnodorski, że dotyczących właścicieli tam klubu piłkarskiego, że tutaj dokładają pieniądze jak do pieca, tak? Przepalić pieniądze można każde, powiedział Bogusław Leśnodorski. I taka jest prawda, tak? Jeśli chodzi o piłkarza, tak samo piłkarz jest w stanie po prostu przepalić te pieniądze, praktycznie każde, jak brykiet wkładać do pieca, natomiast sukcesem jest to, żeby chociaż troszeczkę zarobić. No i właśnie Nainggolan, tak, tutaj Nainggolan, taka informacja poszła oficjalnie do mediów, że tutaj na razie po prostu Inter go odsunął od treningów. Tutaj informacja jest dokładnie taka, zacytuję. Inter Mediolan potwierdza, że Radja Nainggolan został czasowo zawieszony ze względów dyscyplinarnych. W ten sposób właśnie ta informacja została podana. Natomiast w styczniu ma przejść do Chin, dokładnie do Guangzhou Evergrande, do takiego klubu. No i tutaj La Gazzetta dello Sport mówi wprost, tak, że tutaj jest to jasna tak naprawdę sygnał, przekaz do innych piłkarzy, którzy będą chcieli przyjść do Interu, że nie ma miejsca na takie rzeczy, tak? Takie tutaj stanowisko prezentuje dyrektor generalny Interu Giuseppe Marotta, który właśnie chce prowadzić dyscyplinę w Interze Mediolan. No myślałem, że te historie dotyczące, chociaż jego podejrzewałem tak naprawdę, myślałem, że te historie związane z alkoholem to jest jakaś przeszłość, tak? W dzisiejszych czasach. Natomiast widzę, że ona po prostu dalej się powtarza. No u nas w Polsce były słynne takie przypadki, tak? W latach 80., chociażby Jarosław Okoński, natomiast no, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach, tak, gdzie liczy się praktycznie ułamek sekundy, tak, gdzie przy driblingu, jak on ma odebrać piłkę, jak ma po prostu rywalizować z przeciwnikiem, nawet jeżeli jest trzeźwy, tak, no to po prostu dochodzi, to jest, wpływa na psychikę, na mentalność, to wszystko po prostu rozwala, tak, to wszystko praktycznie rozwala, tutaj alkohol, już nie mówię o kondycji, o przygotowaniu. Robert Lewandowski często jest stawiany za wzór, tak, niektórzy się śmieją, że stosuje kulki mocy, że dieta bezglutenowa, ale to rzeczywiście ma przełożenie na mecz, na szybszą regenerację. Wyobraźcie sobie, że teraz taki Inter Mediolan gra mecze co 3 dni, jak on ma się zregenerować, tak jak on gdzieś tam baluje. Nie ma szans. Co prawda alkohol bardzo szybko znika, tak, z organizmu, z wątroby, jest praktycznie rozkładany w przeciągu tam 24 chyba tak godzin, także bardzo szybko znika, natomiast no nie oszukujmy się, nie da się pogodzić tutaj trybu piłkarskiego, sportowego z chodzeniem po klubach, tak? Zresztą świetnym tego przykładem jest Runej, tak? Runej, który gdzieś tam też po prostu został złapany, jazda po pijaku, potem musiał malować ławki w parku. Runej, gdzie prostytutka podobno go wyrzuciła z jakiegoś domu publicznego, bo zobaczyła, kto to jest, zorientowała się, że to jest ten słynny piłkarz, tak? Że wiedziała, że on ma żonę i tak dalej, nie chciała, żeby rozbijał tą rodzinę, tam burdel, mama go wyrzuciła z tego burdelu. Runej mógłby osiągnąć zdecydowanie więcej, gdyby też tutaj nie zaglądał do kieliszka. To jest niepotrzebne, tak? No, naprawdę, uwierzcie mi, piłkarz jak skończy karierę, może wypić cysternę wódki, alkoholu, tak? Będzie miał czas i będzie miał za co to wypić, natomiast podczas kariery piłkarskiej to jest kompletna głupota, dla mnie to jest kompletna głupota, bo jest ta kariera krótka, dynamiczna, naprawdę trzeba mieć tutaj trzeba po prostu głowę na karku, myśleć na temat kontraktów reklamowych, dobrych klubów, niż tutaj poświęcać to na alkohol. Także szkoda, Radji Nainggolana, bo mógłby zrobić większą karierę, osiągnąć. No, zwłaszcza, że to jest taki zawodnik tak naprawdę charakterny, tak? No już pomijam kwestię fryzury, no ale często do Hamsika porównywany, tak? Natomiast no, widzimy, że tutaj Radja Nainggolan, no to jest taki bad boys, gdzieś go porwało to życie, no ale to życie we Włoszech, tak? Natomiast no to zupełnie nie idzie w parze z piłką nożną, tak? Jeśli ktoś chce dzisiaj rywalizować w Lidze Mistrzów, no to nie ma szans z takim podejściem, tak? Oczywiście w takich klubach jak na przykład w Anglii piwo po meczu z kolegami to jest rzecz normalna, natomiast no, przychodzenia trening pod wpływem alkoholu, zabawa do 5 rano, no way, tak w dzisiejszych czasach to no ciężko jest po prostu to pogodzić. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Oczywiście trzeba pamiętać, że to były incydentalne przypadki, tak, kiedy Radja został złapany, może wcześniej były takie przypadki i nie poprawił się. Natomiast zobaczymy, jak jego kariera będzie dalej wyglądała. Zostawcie suba, pozdrawiam, cześć.